Cześć, witajcie na naszym kanale, z tej strony Paulina, Mateusz i nasza Haneczka, gwiazda dzisiejszego vloga, w którym pokażemy wam chrzciny. Kochani, jest sobota, dzień przed chrztem świętym Haneczki, czyli bardzo ważnym dniem w jej życiu. Teraz jesteśmy na Birku i idziemy do sklepu Czas na Party, bo może uda nam się coś kupić Haneczce na stół, na chrzest, albo jakieś baloniki. Zobaczymy, czy coś będzie takiego, co nas zainteresuje. Może uda się coś fajnego wybrać. Haneczka jest dzisiaj dość niespokojna. No. Tu ją widzicie w pełnej okazałości, a my idziemy do sklepu zobaczyć jakieś dekoracje. Słuchajcie, Haneczka nie pozwoliła nam razem pójść wybierać dekoracji. Ja sobie z nią tu jeżdżę wózeczkiem. O, zasnęła. No i czekamy na mamę. Mama wybierze jakieś girlandy, jakieś baloniki, żeby przydekorować jeszcze salę, żeby był taki klimat fajny chrztu, żeby było różowo, wesoło i kolorowo. Już kupiłam, pokażę wam, co kupiłam. Takie girlandy, wózeczki. Takie ładne chusteczki. Bo może się uda jakoś tam ułożyć dzisiaj na tej sali, żeby takie. No i czekam na 5 balonów różowych. Zobaczymy. Paulika już wyszła, Haneczka zaczęła jazdę. Jazda jest bez trzymania. Ale są baloniki na jutro. I patrz, to jest takim słonikiem, a tu jest nasza mała dziewczynka. Widać? Nasza mała dziewczynka. Nasza mała dziewczynka daje ostro w gary rodzicom. O! A to chodziło o to, żeby się z nią ruszyłeś, Mateusz, tak dłużej, a nie w miejscu. Słuchajcie, ja chyba będę musiał ją 2-4 na dobę nagrywać, bo wtedy jest humor, nie? No. Może i tu zamontujemy taką kamerkę i możemy. Haneczka. A teraz z górki jedziemy, tu ci się spodoba, bo tu jest chłodno. Oj, mama cię rozbierę. No, jesteśmy pod domem rodzinnym Mateusza. Przyjechaliśmy do rodziców, żeby wziąć Mertę, bo mama ma w doniczce. Przyszyję jej do czapeczki, stwierdziłam, że tak zrobię. Albo do świeczki, może też się jakoś uda przymocować. O, jest nasza królewna. Jest gwiazda? Jest dzisiaj bardzo niespokojna. Nie wiem, co jej jest. A nie chce się nawet popatrzeć. Może ta pogoda na nim działa. Może też, coś jej nie pasuje. Tu nagle takie zimno, tu potem ciepło. Możliwe, bo ta pogoda nas też troszkę męczy i jesteśmy sami wykończeni. No, no i tylko przez pogodę, bo przez Haneczkę też, nie? Jaki mamy plan na później? Bo dzisiaj sporo misji przed nami, ale jak już jesteśmy w Chorzowie, to idziemy po tą Mertę? Tak, i później kupimy sobie... pączki. Tak. Pyszne pączki. Pyszne pączki. No i dzisiaj też będzie obiad, za który połowa z was nas zje. Ale nie mamy czasu, żeby zrobić coś normalnego i kupimy sobie po kebabie. Tak. Trudno. I trudno. Możecie nas zjeść. Tak, musimy jeszcze odebrać tort, zawieźć go do Adri. Tak. Tam ogarnąć te, dać te balony. I później jeszcze jechać do spowiedzi. Do spowiedzi właśnie, bo też nam ten tydzień tak uciekł, że po prostu nawet nie było czasu, kiedy iść, nie? Bo się przychodzi, Mati przychodzi z pracy, tu coś robię na szybko, a Haneczka już płacze cały czas, bo to już jest ten, to jest ta pora właśnie, jak Mateusz przychodzi z pracy, że ona już zaczyna bardzo płakać, bo jeszcze... Także ja córki spokojnej w tygodniu nie widzę. No, nie? Bo w dzień czasem ją jeszcze udobrucha, tak, to już później jak Mati przychodzi, to już jest po imprezie. To chodźmy po tą Mertę i po ponczusie. Czekasz sobie? Haneczka też czeka na mamusię. Jest! Dwa sosy, przepadzitek jogurtowy. Paulinka lubi dużo sosów i lubi tutaj. Bardzo lubię tu. W Chorzowie, bo Tylko jest sos jogurtowy, nie? No, a w większości właśnie kebabów jest ten ostry i czosnkowy, i czosnkowy, a po czosnkowym jest dużo picia potem, nie? No, mnie tak potem wszystko... Bo żeby nie było, lubię taki czosnek, to jest dobre, ale wiecie co, potem się męczyć przez całą noc, to nie. Ale nie będą jedzone teraz kebaby, nie? Nie. Muszą na swoją kolej poczekać. Jakoś... Wszystko najpierw musi być ogarnięte i dawać. A co to jest tak zadymione, patrzcie? O, nie? Na awaryjnych autobus stanął. Musi poczekać, bo też nam się. Średnio mamy apetyt, jak Haneczka ma takie gorsze dni, nie Paulinka? Nie, bo to tak się człowiek denerwuje, to tak na szybko, wszystko u nas co chwilę
pomiękuje jojka. Jojkuje. Bo to jest jojka. My nazywamy, mówimy na to takie marudzenie jojczenie. No. Jojcze. I zamiast haneczka to miała się jojka. Chowasz go sobie do samochodu? No, no i stwierdziliśmy, że po prostu wieczorem, czy tam po południu go sobie na spokojnie odgrzejemy, nie? Mhm. Idziemy teraz po pączki. Nie wiem, czy to jest dobre w ogóle, że my idziemy po pączki dzisiaj, jak jutro będzie taka wyżerka. Ale korzystamy z tego, że w Chorzowie są dobre, bardzo, nie? Bardzo, bardzo są dobre te taka pączki. Pączkarnia fajna. I w sumie jeden pączek nie zaszkodzi, bo po jednym, nie? Sobie kupimy. Nie, no po 8 nie. A no i najpierw idziemy po pączuchy, a potem jak będziemy wracali, to dopiero ja sobie wejdę po swojego. No, bo my jemy inne różne kebaby. Ja nie lubię tego, Paulinka nie lubi tamtego, który ja sobie kupię. A też nie zależy nam na kolejności, bo one i tak będą odgrzane, nie? O, sorry. No. Będą odgrzane i zjedzone wieczorem. Ojka. Co, idziemy kupować. Ja nie wiem, na jaki się zdecyduję. Zaszła z tym problem. Ostatnio miałam? Chyba Nutella albo coś takiego. Ferrero Rocher, nie? Nie bardzo mi to podeszło. No. Właśnie, to dzisiaj muszę wziąć co innego. To chodź, idziemy. A ty co bierzesz? Coś dobrego. Mhm. Chyba chowę, bo lubię chowę. Jednak. A ty Raffaello? Raffaello, bo wtedy miałam Nutellę chyba. Czy co to było? Kurde. I proszę raz Raffaello i raz chowę. Są pończusie. Ja już się nie opanuję i muszę sobie podejść. Hapsa. W sumie doszliśmy do wniosku, że mogliśmy kupić sobie lody. No. Ale chyba jeszcze nie przeskoczyliśmy na ten letni tryb, nie? No. Jeszcze nam został taki zimowy, gdzie po prostu jak już to kupiliśmy sobie pączka, nie? Właśnie mi się przypomniało, że tam są też dobre te lody takie. Bo tam no niedaleko w bramie są takie lody też dobre, tradycyjne. Nie takie faktycznie, jak niby są lody tradycyjne, smakują jakby były kupione w jakimś tam hurtowni. Mm-hmm. Tylko faktycznie dobre lody. No ale trudno, no. To pożegnalne pączki, a teraz już wejdziemy w okres lodowy, nie? Letni. O! Letni i lodowy. A wiesz o tym, że w lody to pewnie nie poszłoby tak boczki jak pączek. Chociaż oj, nie wiem tam. Jak to. No dobra, to się przejmować. Chodźmy po kepsa. No. A to tu twojego. Mhm. Tak, tam. Chciałam tu skręcić już, a smoczek został wypluty. Mm. Osłońmy od słoneczka trochę, smoczek został wypluty. Ale jest... O, nie ma spania. Nie ma spania, jestem Hania. Słuchajcie, ja już mam zdobycz. O, każdy ma to, co lubi. Tak, każdy ma swoją wersję kebabu. My wracamy do samochodu i jedziemy po tort, później na salę, tam wszystko ogarnąć. No i później jeszcze do spowiedzi, bo tak mówiliśmy, cały tydzień nam przyleciał i jeszcze nam się nie udało tam dotrzeć. Ale korzystając z okazji, próbujemy z Haneczką też pójść na spacer, dlatego mimo tego, że jest taki zabiegany dzień, jednak jesteśmy z nią na dworze i spacerujemy. Nie? Staramy się tak to wykorzystać, żeby nawet przy tym braku czasu na ugotowanie obiadu, żeby Haneczka była na placu, na lufcie. Na lufcie. Na lufcie. Bo ona najbardziej kocha luft. Ona kocha być na lufcie. Ale bo daj mi auto. Ale luft jest najlepszy. Luft jest najlepszy na wszystko. Widzicie zresztą, że jest spanie, nie? Jest. A tu akurat wchodzimy sobie do parczku, po którym sobie troszkę pochodzimy. Po tym twoim ukochanym lufcie, dziewczynko. No. I w ogóle Paulinka stwierdziła ostatnio, że Haneczka coraz mniej jest podobna do niej, no, nie? To wyszło szydło z worka, że te córeczki są zawsze do tatusiów podobne. Bo na początku rzeczywiście była do mnie podobna, była a teraz jej tylko kształt twarzy został. Czyli chyba okrągły. Nie. Wszyscy mówią, że teraz to jest cały tata, cała Michasia, no. Że podobna też do Michasi. Michasia jak była malutka, to właściwie faktycznie była też podobna teraz do Haneczki, nie? Mhm. Haneczka jest podobna do Michasi. I idziemy. Jedziemy po tort, nie? Mhm. Jedziemy po tort, potem znowu na salę, a potem może sobie odgrzejemy te kebaby. Już takie wymęczone w tym aucie, wiecie, tyle godzin. Ale mi to nie przeszkadza. No. I kepsa szybko wpakować. I kompu. Kompu, chyba że jeszcze spowiedź najpierw. Nie, jest spowiedź najpierw. No, spowiedź najpierw, chyba że keps zostanie w ogóle na 20, a my bez obiadu. Nie no, zjemy coś na pewno, bo to nie może być tak, że wiecie, że niemowlak nam tak rozreguluje życie, że nawet nie mamy czasu, żeby zjeść. Także o, to się nie martwcie. Odpowiedzialność przy tym wszystkim też musi być zachowana. Mhm.
Jesteśmy już pod Vertigo i idziemy odebrać tort od Haneczki. Nie wiem, czy będziemy go otwierać i wam pokazywać, może dopiero jutro. Może być ciężko, bo nie będziemy mieli jak tego zrobić, bo ja będę niósł tort. Ale idźmy. Trzeba uważać na auta. No i tu jest taka restauracja i sklep i cukiernia Vertigo w Rudzie Śląskiej. Całkiem dobre rzeczy tu są. Całkiem dobre produkty, nie? Odebraliśmy go. Fajnie wygląda. Całkiem ładny, ale pokażemy wam go na szybko. Tak, jedziemy go zawieźć. No, super będzie smakować, to jest pewne. I to jest najważniejsze w sumie. Nie będę z powietrza. Nie dobiegnijmy, zobaczcie. Masakra. Cały dzień po prostu 30 stopni, a teraz... Widzicie, taka ta pogoda przewrotna. Już nie pada, jest już w miarę fajnie. A teraz jedziemy do Adri z Haneczką zawieźć jej ozdoby i baloniki. Króliczek. Kochani, jesteśmy już na sali. Teraz idziemy, trzeba gdzieś znaleźć miejsce na te balony. Nie wiem, Mateusz, jak myślisz? Coś znajdziemy, zabierzemy się za przydekorowanie, nie? Tak. Baloniki wiszą za nami i girlandy nawet udało się powiesić. I chusteczki na stołach są różowiutkie. Więc co, widzimy się już jutro. Słuchajcie, ale jeszcze zanim przejdziemy do jutra, to powiem wam o pewnej przesympatycznej sytuacji, która miała miejsce. Tak, i musimy pewną osobę pozdrowić. Znaczy chcemy pozdrowić 6-letnią Nadię. Pozdrawiamy cię serdecznie. A czemu pozdrawiamy Nadię? W tej całej gonitwie ja musiałem jeszcze pojechać do Rossmana. Tak, ja siedziałam już z Haneczką w samochodzie. Więc ja szybko podjechałem praktycznie pod same drzwi Rossmana. Wbiegłem do Rossmana, bo Haneczka już była głodna maksymalnie. Wbiegłem do Rossmana, kupiłem co miałem kupić, znaczy znalazłem co miałem znaleźć, ale w Rossmanie jeszcze pewna pani powiedziała, że córka tej pani nas ogląda i że będzie jej bardzo miło, jeśli pozdrowimy ją na kanale. No więc serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy raz jeszcze Nadię, nie mogliśmy odmówić i tą panią też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Proszę mi wybaczyć, ewentualnie tu się zwracam do tej pani, bo ja też byłem zagoniony i właściwie nie miałem czasu jakoś tam dłużej porozmawiać, tylko po prostu powiedziałem, że jasne, że nie ma problemu, że bardzo nam miło, że nas ogląda i wybiegłem z Rossmana, bo mi się po prostu strasznie śpieszyło, że mam nadzieję, że to nie będzie odebrane przez tą panią jako niegrzeczne, niekulturalne. Panią też pozdrawiamy. I uśmieszki. Albo że ja nie byłem odebrany jako zmierzły, nie? Mówisz? No. Nie. Wiesz, jak się człowiekowi śpieszy, nie? No, to często jest taki, tak, że no. Płaci cyk, cyk, cyk i ktoś może odebrać, że jest ktoś niemiły, albo no, no. Ten. Ale chyba nie, chyba nie. Uśmiechałeś się pewnie, jak znając ciebie, tak czy inaczej. Pozdrówki. W ogóle powiem wam, że my do takich sytuacji nie jesteśmy przyzwyczajeni i ta sytuacja też mnie trochę skrępowała, bo nie spodziewałam się, że ktoś będzie nas poznawał na ulicy, ale bardzo nam miło. Haneczka już jest ubrana, my też już jesteśmy gotowi, jeszcze tylko czapeczkę trzeba jej założyć i co, wychodzimy? I wychodzimy, jest dobry czas. Dobry czas jest, no. 11:10, nie wystraszę się bałaganu, a msza jest na 12:00. Mój outfit się prezentuje tak, swoją drogą. Paulinki tak. Jeszcze nie mam butów. Tak, nie ma butów, pokażemy wam zdjęcie, ale mamy dobry czas i lecimy do auta, bo pogoda mega dopisuje. Jest po prostu takie słońce, taka temperatura. Już idziemy. Że Haneczce też to ciężko wytrzymać, więc lecimy do auta i już pod kościół. To, jesteśmy już pod kościołem, idziemy sobie usiąść do ławeczki. Ciut wcześniej. Proszę, nasza gwiazda. W pełnej kasie. Nasza gwiazdeczka. No idziemy sobie odpowiednio wcześniej usiąść. Tak, na spokojnie. Mamy nadzieję, się nie że Haneczka gonić, będzie nie? grzeczna. Bo w sumie na razie teraz fajnie jest, tylko ma takie napady, nie? No, na pewno będzie. No. Już po. Bo jedziemy jeść, nie? Tak, jedziemy na salę.
Też muszę mieć pamiątkę, nie? Aleczko była wyjątkowo spokojna na mszy, no, nie? No bardzo. Ale już coś ją brało, a teraz? A teraz znowu zasnęła. No bo ty została ochrzczona i od razu śpi. Od razu śpi. No! My już po obiadku, musieliśmy się przejść. Haneczka nakarmiona i śpi, jest w ogóle dzisiaj bardzo grzeczna. Chyba czuję, że została ochrzczona i... Jakoś i tak błogo teraz, nie? Serdeczku zamieszkał Pan Bóg. I jest taka zadowolona. Tam, gdzie Marzena... Ja, Marzena. Ja Michasia z Markiem. Nie? Wyszliśmy na chwilę. Przed tortem, bo zaraz wjedzie tort, bo wiecie, nie może być za dużo pauzy. No, słońce zaszło. Ale ogólnie jest bardzo gorąco, tak duszno, ale jest właśnie tak duszno, nie? No. Zaraz musimy sobie zrobić zdjęcie z Haneczką na pamiątkę. Nie? Tak. O, Misia. O, tam jest Misia. O. Mamy ich. Mamy was. Idziemy do nich? Chodźcie, idziemy do nich. No to teraz czas już na sesję. Jesteśmy już właściwie po sesji, a właściwie Hania jeszcze jest w trakcie sesji, a my już mamy spokój, nie? No, my już mamy spokój. Ale chyba teraz już za chwilę się będzie kończyć i będzie leżeć sobie Haneczka w łóżku. I idziemy już po torcik jeść. No właśnie. Po torcik jeść. Jest 10 po trzeci. A miała być o trzeci. No właśnie. Jest już tort. Ale byle będzie, wiesz. I idziemy jeść. Ja. Proszę. Cześć kochani, na dzisiaj to już tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. Chrzest już dobiega końca, a my się z wami powoli żegnamy. Tak, powoli się żegnamy, jest już po 19. Tak. Z Haneczką na chwilkę zostali dziadkowie, żebyśmy się mogli z wami pożegnać. Tak. Także jeszcze raz dzięki za to, że byliście z nami w tym ważnym dla nas dniu. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy wam co nieco i... A Haneczka była bardzo grzeczna, ciągle spała, tak. Więc nie wiemy, czy teraz da nam popalić, czy dalej będzie już taka natchniona Duchem Świętym. Oby dalej spała. Dzięki raz jeszcze za oglądanie, że byliście z nami. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, także pamiętajcie o łapce w górę, o tym, żebyście byli dalej z nami. A my idziemy... naszego kanału. Tak, subskrybujcie też, a my idziemy chyba, mamy nadzieję, odpocząć po tym ciężkim, szalonym dniu i weekendzie. Trzymajcie się. Pa. Cześć. To jeszcze wam dodamy, skoro ten vlog widzicie w środę, to... To w sobotę będzie historia porodu cesarskiego cięcia. Także zapraszamy. Czekajcie.